Hej, cześć, siemano wam wszystkim, z tej strony Judy i witam was do kolejnego już materiału z gry oczywiście Heroes 5. Dzięki wam wszystkim za wszelkiego rodzaju lajki pod ostatnim materiałem, za komentarze i oczywiście za rady. Jak pamiętacie, udało nam się zakończyć pierwszą kampanię, tak jest, Królowej. Wszystko wykonane, nieźle poszło. No ale mamy jeszcze przed sobą 5 kampanii, przy czym najbliższa to kultysta. Demon musi dokonać wyboru. Czyli coś ciekawego. Pierwsza misja to nazywa się Zdrada. Zaraz się przekonamy, na czym ta misja będzie polegać. W ogóle wielu z was mówiło, że to jest taka dziwna misja, którą mogę powtarzać kilka razy nawet, więc ja się tutaj na to przygotowuję, że może nie być łatwo. Zobaczymy. Startujmy na razie. Agrael, który nie zdołał wypełnić zadania powierzonego mu przez władcę demonów, jest ścigany przez armię Imperium Gryfów pod komendą Godryka. Śmierć depcze mu po piętach, a jego przyszłość jest w najlepszym wypadku niepewna. Lord demonów będzie musiał znaleźć wyjście z tej kłopotliwej sytuacji. Mogę sobie wziąć Cerbery, mogę wziąć piekielne rumaki, które są bardzo dobre, ale mogę też wziąć naszyjnik lwa. Co damy sobie? Dobre pytanie, nie myślałem o tym, co bym mógł tutaj sobie dać. To mi podnosi morale, co się może przydać. Ale może dam sobie piekielne rumaki, wiecie, dobra, dajmy sobie je. I startujmy. Byłaś szybka, Bialo. Jakie wieści o naszych wrogach? Silne oddziały Imperium blokują wszystkie główne drogi pomiędzy nami a miastem Gehenna. Nasi zwiadowcy, Impy, donoszą również o elitarnym oddziale pod dowództwem Godryka, który depcze nam po piętach. Godryka? Myślałem, że Izabela będzie chciała osobiście powalczyć o moją głowę. Izabela? Odjechała we łzach, zabrawszy ciało ukochanego, by je pochować. Godryk stał się wykonawcą jej zemsty, a on chce dostać cię żywego. A więc? Żadnych przyjaznych miast, żadnych posiłków, zero szans na odpoczynek. Nie ma jak drobne wyzwanie dodające pikanterii tygodniowi, nieprawdaż? O, Agrael, taki cwaniaczek. Dobra, jaka jest nasza armia? Jeden Charci Lord, 25 Cerberów, 12 tych Sugubusów, 50 tych całych niechowańców, tylko są to chyba te ulepszone, bo to już chowańcy są ulepszone, zawsze mi się myli. I 3 piekielne rumaki. Mamy pierwszy poziom niestety, chociaż w poprzednim zadaniu widziałem, że ma Agrael wysoki bardzo poziom. Atak 2, obrona 0, siła czarów 1, wiedza 2. Aha, no dobra, a jakie ma umiejętności? To jest też może być ciekawe. Zaraz się czekajcie, czy tu są umiejętności. Brama. Właśnie mówiliście, że to jest taka jedna z umiejętności, które trzeba rozwijać. On ma atak, tak jest. Specjalizacja aura, szybkość, inicjatywa wszystkich istot w armii. Powiększona jest 1% za każdy poziom bohatera. Zwane. Dobra. Stąd przybyliśmy, idziemy gdzieś na dół. Z tego co wiem, będziemy ścigani w tej misji. Chatka maga. Odsłania pewien obszar lądu dookoła oczu maga. O, oczy maga też były w Heroes 3, więc okej, ruszajmy. Zaraz się przekonamy, co nam to odsłoni. Tutaj jakieś minotaury. Tutaj jakaś brama wroga nam, bo jest, należy pewnie tam, nie wiem, do sił Godryka. No i rzeczka. Jak mówię, zobaczymy, na czym ta misja w sumie będzie polegać. Czekajcie, ja muszę sobie sprawdzić opcję. Mam chyba szybką walkę ustawioną z ostatniego materiału, no dokładnie. Automatyczny zapis dalej mam. Okitoki, dobra, chata wiedźmy. Ktoś mi pisał, że ta chata wiedźmy daje logistykę zawsze, zaraz się przekonamy. Stara wiedźma mieszkająca w Dziwnej, zaprasza cię do środka, jest ciekawa twojej misji. Sobie tylko zadanek przyczyn, uczy cię logistyki. No właśnie, to się bardzo przyda, no bo oczywiście logistyka 10% większy obszar na lądzie. W sumie ja nawet nie wiem, gdzie ja mam iść, którędy. I to właśnie wiele osób mówiło, że tutaj będziesz szukał drogi długo i długo. Nie, może pójdziemy w prawo jednak. Zaraz się przekonamy, gdzie my pójdziemy. Gracz jasnobrązowy. Kto jest jasnobrązowy? To mamy tu dwóch przeciwników. Nie wiem. Ja mówię, idę na ślepo. Pewnie będę tutaj wracał 100 razy. No, ale co tam? Posterunek graniczny. Może muszę gdzieś tych zabić na przykład. Spróbować. Możemy spróbować z nimi zawalczyć, ale to nie w tej rundzie. Okej. Okay. Co jest? O, genialnie. Czyli tak jak mi mówiliście, Godryk mnie goni, ale nie wiedziałem, że już tak szybko, że nawet nie zdąży się oddalić. No chyba, że sobie żartujecie. Dobra, walczymy z nimi. Cholera. No niebezpiecznie nam się to zdecydowanie zapowiada. Zdecydowanie niebezpiecznie. No, w sumie to tak na pierwszym poziomie to ja widzę, że mój bohater nie jest silny i rzeczywiście tutaj za dużo to on nie będzie zawierał.
życie. Życie, nic na to nie poradzimy. Przejdźcie sobie gdzieś tutaj. O, tu może poczekajmy trochę na ruch przeciwnika. O, czy Agrel strzela? Myślałem, że on będzie też podchodził i atakował, ale on strzela. Aha, czarami strzela, spoko, może być. Dobra, ci co, zaatakują mnie już pewnie. Boję się, że zaraz stracę tego piekielnego. No, już straciłem i to jestem właśnie ja. To jestem ja i moje brak myślenia czasami. Tak to jest, jak posyłasz swoją najsilniejszą jednostkę od razu do bitwy. Czekajcie, oni mogą strzelać, atakować. Kula ognia. Ja mogę zranić własnych, ale mogę walnąć tak. O, to jest dobre. To jest dobre użycie. Zawsze pamiętam, że oni do mnie strzelali w ten sposób, więc i ja teraz mogę się pławić w tego typu strzały. Dobrze jest. No, jak wyjdzie, to widzę, stracę jednego piekielnego rumaka. No, szkoda. No i jeszcze pewnie kilka impów czy chowańców. Jak są ulepszone, to są chowańcy. Dobra, będę pamiętał. Tych nie walniemy, no ale jeden to już nam nie zagraża. O, i tak straciliśmy jednego. No, szkoda. No, poniosłem zdecydowanie za duże straty niż chciałbym. 800 punktów doświadczenia, pierwsze nasze doświadczenie. No ale cóż, chociaż tyle. Ja tu widziałem, że mamy obserwatorium, które może mi się przydać. Co? Istoty przyłączają się. A, bo tego, nie Cerber, tylko piekielne ogary strzegły, spoko. I weź odkryj mi część mapy. Dobra, wiecie co, ja muszę tutaj się zastanowić, kogo ja mogę pokonać, jaka jest szansa. Tutaj widzę, że może rzeczywiście te moje jednostki będą się chciały przyłączać do mnie. Sanktuarium. O, to jest spoko sprawa, sanktuarium. Ło, i tu jest... A no super, no wszyscy mają tutaj tak świetne armie, widzę. No po prostu genialnie. Sanktuarium mogę się schować i może to rzeczywiście być dość cenne. Fabryka machin wojennych. Gdzie ty idziesz? Tu nie ma przejścia? Oczywiście, że jest przejście, tylko trzeba ich pokonać, lol. Dobra, bo on będzie depcze po piętach. No to niebezpieczna sprawa będzie zdecydowanie. Ten gdzieś tu po drugiej stronie rzeczki sobie hasał, ale już może do nas też dojść. No, Godryk jest wyjątkowo niebezpieczny, jak jest tak blisko mnie. No tutaj nie mam szans nawet chyba z nimi. Tu się może na razie nie wybieramy. Chodźmy tutaj. Mam nadzieję, że on nie ma tej logistyki. No, nie pamiętam, jakie dawałem mu atrybuty, czy one rzeczywiście przeszły tutaj tak jakby. Kurde, bo się poblokuje. Muszę tych jakoś dać tutaj, może on będzie... Będziecie strzelać w sumie raczej, więc może o, wychodźcie tutaj, a wy tutaj. Okej, okay. Ale oni i tak strzelają, o tym bym też zapomniał. Dobra, podejdźcie tu. Wy podejdźcie. Może dojdą już na kolejną, tak myślę, jak ich tutaj ustawię. No i wy was tutaj, mam nadzieję, że to nie będzie pełny strzałek, jestem raczej nie wiem, jak tutaj jestem ustawiony. I wy tutaj. No trzeba podchodzić, bo wiecie, oni nie będą... O, już tracę, no super. Będę tracił tak szybko, no strzelajcie w nich lepiej. O, jeszcze sobie zablokowałem ich. Dobra, damy czekanie. Damy sobie czekanie, zaatakujemy tych, bo są najdalej. Może być to oni mieli kolejną turę, więc dobrze zrobiłem. Ci będą pierwsi, ale to jest w sumie obojętne teraz, kogo zaatakuję. Dobra, strzelaj do tych. Czekajcie, oni mają, rozumiem, że co... Tak, co rundę im się odnawia, co walkę, ta jakaś umiejętność. Co to robi? Niszczy pancerz wybranego, to jest... zadaje poważne obrażenia. Obrażenia, no to są jakieś takie silniejsze. O, i można użyć na bardzo duży obszar. Nie no, świetna jednostka, dobre czary, widzę. Wy czekajcie jeszcze, czekajcie na swoją turę, zaraz się ruszycie. No w sumie nawet chyba nie będziecie musieli. Nie no, ci czarci lordowie są naprawdę świetni. To jest jednostka szóstego poziomu i rzeczywiście to widać. Są strasznie silni. Okej. Okay. Trochę punktów. Dobra. Mówiliście, żeby bramę dawać, ale też w magię zniszczenia. Znamie potępionych to nawet, nie wiem, zapewnione przez brama. To jest też coś ciekawego. Odkrywania nie będę sobie dawał. Ta lepsza brama. Unikalny talent. Impy, demony piekielne i sudłusy, jak również ich udoskonale mogą przenieść się do piekła, aby wezwać posiłki. Zainwestujemy w to, ale może na razie dajmy sobie magię zniszczenia. Wieża łuczników. Zwiększa przyrost, ale też muszę walczyć, tak? Czy nie, mogę sobie rekrutować, ale nie mam hajsu. No świetnie, fabryka machin. Będziemy gdzieś tutaj. Tutaj nawet nie wiem. O, tu mogę zebrać w sumie skrzynkę i pójdę tędy, bo mam nadzieję, że te cerbery się do mnie przyłączą, które się tam znajdują. No zaraz się przekonamy, jak to będzie wyglądać. Jak oni mnie zajdą tu z dwóch stron, ale nie wiem, czy on ma możliwość przejścia w ogóle ten do mnie. Zaraz się przekonamy. Dobra, zbierz to, mam nadzieję, że... Kurde, myślałem, że nie będę musiał z nimi walczyć, jak tak od tyłu podszedłem. Ale to jest głupie. Ale to jest głupie. Dlaczego? Why? Ale dobra, oni są słabi. Ja tak znów panikuję, ale oni nie są na coś silni. Czekajcie, ja mogę tutaj...
Co to jest w ogóle za umiejętność? Jednostka posiada... A, to jest ta brama, dobra. Jakbym użył tego po prostu tu... Nie, nie chciałem się wami ruszyć. Kurde, no ja to zawsze coś zawalę. Teraz mi będą atakować już ich. Dobra. Kurde, no oni są tacy w miarę silni. Coś tu mogą, ale ja też może użyję jakaś. Wybrany oddział wpada w gniew i ogarnie gorząca krwi, otrzymuje premię do ataku. Fajna sprawa, nie mam innych żadnych czarów. Czegokolwiek. Rozumiem, że nie. Dobra, nie, no to będziemy po prostu atakować naszych przeciwników. No, żadne w sumie, ale i tak będzie jakoś tam trochę osłabiony. Wy możecie użyć tego. Jak, na was? Dobra, na was. Niech będzie i tak. No, coś tam zabrałem, ale oni już się ruszają. No dobra, w sumie tych to mogą atakować. No, szczególnie, że nawet im zabieram sporą. Ja się boję nimi podchodzić, bo znów stracę ich tutaj za szybko. Nie, nie idziemy. Same tutaj chowańce mogą ich wykończyć, więc nie jest źle. I mam nadzieję, że piekielne ogary również mogą wykończyć wszystkich. Oby tak tylko się wydarzyło. No, żyją, no ale i tak nam już tutaj nie wezmą za dużo. Ciekawy jestem, czy swoje jednostki też mogą wydarzyć. Raczej nie. No tak, nie, tak też było serwerami, czyli mogliśmy atakować swoich tymi głowami na szczęście. No, ja znów takie głupie ruchy tu wykonuję, a tutaj muszę uważać. Faktoria handlowa, nie mam niczego, więc tutaj na nic mi się to zdam. Mógłbym wziąć hajs, ale może wezmę doświadczenie. Machiny wojenne. Ktoś mówił, że to jest jedna też z takich umiejętności, które mogę wziąć. Znajdywanie drogi. No, to może się przydać dzisiaj wyjątkowo bardzo, dlatego ja sobie aż to specjalnie dam. Nie wiem, czy wy też pisaliście mi, że to jest dobre, bo logistyka, no wiadomo, ale też sobie dam, znajdowanie drogi może być naprawdę świetne. Dobra, tutaj doświadczenie dostanę. Oczywiście. Atak warto sobie dawać, mistrz ognia. Damy sobie atak na razie zamiast obrony, żeby był lepszy. On musi tutaj bazować, nasza postać, na tym. Tak jak myślałem, oni się chcą do nas przyłączać. Muszę tutaj zebrać jak najwięcej. W takim razie, o, tu jest kolejne sanktuarium, ale to może być, jak ja mogę w ogóle do niego dojść? Dobre pytanie. I ja coś czuję, że jeżeli mi to nie będzie wychodzić, to ja chyba sobie będę musiał włączyć w tej misji szybką walkę. O ile oczywiście nie będzie mi wychodzić, może będę tak świetnie i za pierwszym razem ją wykonam, tą misję. Wszystko jest możliwe, co nie? Cholera, jednorożce, silne. Kryształ objawienia, fajna sprawa, ale gdzie jest? Fuck you! On już jest tam? No trochę tak niebezpieczne miejsce, nie uważacie? Gdzie tu jest jakieś sanktuarium? Gdzie ja tu muszę w ogóle iść? Tu jest jeszcze sanktuarium, do którego będę mógł się udać. Walczyć z nimi? Pomyślmy, pomyślmy. Czekajcie, w ogóle armię mam... One mi się łączą, dobra, te wszystkie cerbery. Dobra, zawalczymy sobie. Doświadczenie to się na pewno mi tutaj też bardzo przyda. Może być przydatne. Dobra, ruszcie się tutaj. No cóż, zobaczymy, co z tego wszystkiego wyjdzie. Liczę, że pewnie w jednym materiale tego wszystkiego nie zrobię. Czekajcie, miałem tej bramy korzystać. I tutaj daj. Zobaczymy. No tak, mogłem. To jest dobre. Dobra, atakuj tych w takim razie. Aczkolwiek oni może nawet nie oddają poważnego strzału. Już ich załatwię, bo ich jest dużo i mogliby zabrać tutaj kogoś. A jak tych jest 7, teraz będzie już 4, więc nie stanowią jakiegoś problemu. No, nawet jednego nie wykończą, bardzo dobrze. No to co? Kończcie to. Kończcie to, niech to się zakończy, ta walka. Easy. No ale jak mówię, teraz, żeby nam tutaj rzeczywiście jakoś to w miarę dobrze poszło. Kurde, on mnie tu będzie gonił. On tu dojdzie, jak ja już w tym przyjdę. Nie, tutaj nie ma sensu. No tutaj też raczej średnio. Muszę uciekać gdzieś tam do sanktuarium, myślę. Wiecie, dobra, zobaczymy, jak on za mną pójdzie. Gorzej, jak mnie dopadnie już i to będzie koniec! LOL, nie dogonił mnie. Brakło mu jednego ruchu, żeby mnie rozwalić. Przecież ja tu nie mam szans z nim, zobaczcie. Są hordy, wiele. Jasna cholera, Godryku, niech cię szlak. Więcej ruchów w tym tygodniu, no raczej już w tym tygodniu nie mam za dużo tych ruchów. O, tu mogę się przedostać, tu jest jakieś przejście. O, no super, no to się wrąbałem w kolejnego. Co z tego, że tu jest sanktuarium? Czy to będzie mój koniec, rozumiem? Nie. Oni są ślepi? Chyba na moje szczęście oni są ślepi. Ale on mnie dogoni? Nie. Wow, ale to jest stresujące zadanie, słuchajcie. Ja sobie zrobię tak, ja już sobie zapiszę to jako 12. I ja zaraz wchodzę tam, czekajcie, oko maga. A, bo ja już to wcześniej dojrzałem, to miejsce, co nie?
Tak, chyba tak. Dobra, sobie zaraz się tutaj schowam. Co my tu mamy w ogóle? Czerwony namiot klucznika. Namiot klucznika wydaje klucz pewnej barwy, która umożliwia Harosom przejście. Czy ja mogę tutaj dojść i potem jeszcze będę mógł się jakoś cofnąć? Mam nadzieję, że tak. Uzyskałeś klucz, masz przejście koło strażnika tego samego koloru. Czyli co? Tu nie przejdę, bo to jest jakiś monolit... A nie, to jest monolit wejścia. Myślałem, że to jest jakaś taka brama. Aha, no spoko. Skrzynia ze skarbem, dawaj to. Magia mroku, to też jest ponoć dobra, ale możemy dać sobie na razie ekspercki atak. Już będziemy mieć go super wyekspionego. Dobra, damy sobie ekspercki atak. Mam nadzieję, że dojdę tam. No nie dojdę. I teraz pytanie, czy Godryk już mnie załatwi? Czy mnie dopadnie? Zniszczy? Zabije? No i to nie ma sensu. Czuję, że to nie ma sensu. O jasne, Jezus kochany, oczywiście, że to nie ma sensu. Czemu nie mogę się poddać? Czemu nie mogę wyjść? Serio? Kurde, muszę sobie włączyć szybką walkę jednak, wiecie, albo zakończyć to szybko i odładować, bo to nie ma sensu. On ma tutaj jednostki tak silne, że ja tutaj po prostu no nic nie zdziałam, sorry. Po prostu no nic nie zdziałam, weź to, niech to szybko minie i niech mnie załatwią. Taka prawda, na tym mi chwilowo zależy. Bo on ma który poziom w ogóle tutaj jego postać? 20, no to walka bez sensu, dosłownie bez sensu. Szkoda, ja sobie dam szybką walkę w tej misji. Mam nadzieję, że jakoś się nie obrazicie. O Jezu, no kończ właśnie wstydu oszczędź. No nie schowałem się, to możesz to zakończyć i dać mi spokój. Nie wiem, po co tam chciałem wejść nawet. Szczerze nie wiem. Mogłem iść do tego monolitu wejścia czy czego tam. No, kończcie, to jeszcze jeden został. Tak jest, pięknie, jesteście silni, bo bijecie gościa na trzecim poziomie, czy tam na czwartym, nie wiem. No, kończcie, proszę. Tak muszę to wczytać. Czy nie, dajemy sobie szybką walkę, bo jak on będzie mnie dopadał, to przynajmniej będę miał spokój, wiecie? Dobra, weź tu, wczytaj grę, daj 12. Ojejku, dobra. A, jesteśmy w tym momencie. Dobra, dajemy sobie tą całą szybką walkę. No, dzisiejszy będzie materiał na szybkiej walce, bo jak on mnie znów dopadnie, to jest taka zabawa. No, ale dzisiaj to jest taki, wiecie, i tak materiał jak materiał. Dobra, idź tutaj i wchodzimy od razu do monolitu i będziemy uciekać przed nim, bo nie wiem, czy on mi da spokój, czy on mi nie da spokoju. Pewnie mi nie da. Gdzie mnie to teleportowało? A, nie ma w ogóle dubbingu. Czemu? Wrota. Gdzie ten cholerny tunel i wrota do Sheo? Gdyby nie to, że sam z nich korzystałem, pomyślałbym, że chyba tam pisało, że coś nie istnieje, ale nie jestem pewien. O, pokazało nam je. Czy one są tutaj? Ciekawe, jak to jest strzeżone. No, wiele aniołów. No, po prostu genialnie. Ja już tu mogłem wcześniej dojść jakoś. No, spoko. Mogłem zabić tylko jednorożca. Zabijać jednorożca to raczej ciężka sprawa. O, czerwony strażnik, a to chyba o to chodziło, żeby to tak właśnie przejść. Dobra. Ciekaw jestem, czy Godryk pójdzie też tym, czy będzie jednak zabijał jednostki i spróbował się dostać do... No chyba jednak to drugie. Zabije jednorożce i dojdzie tutaj, gdzie ja jestem. Ojejku. Czy chciałbyś przejść teraz koło tego strażnika granicznego? Przechodząc tędy, otworzysz tę drogę dla swoich wrogów. Akceptuj, tak. Chcę iść tędy. Neutralni inkwizytorzy, sfora. Wiecie co, spróbuję zaatakować, bo tu jest... Jezu, tutaj plus 4 do ataku, to jest świetne. Tylko pytanie, czy ja bym rzeczywiście zdążył. Zapisz sobie na tej mojej 12. Dobra, obym wygrał tą walkę. Wygrana, super. Lepsza brama. Dajmy sobie lepszą bramę, bo w to warto ponoć inwestować. Co to w ogóle daje mi? Naucz się zaklęcia tego drugiego poziomu. Tylko czy ja zdążę tam wejść znowu? Żeby on mnie tu nie dopadł, kurde, jak mnie tutaj dopadnie, wejdzie tu i od razu mnie dopadnie, bo to jest też taka szansa. Okaże się, że niepotrzebnie to wszystko zdobywałem. Nie, on nie wie, gdzie ja jestem. Uff, no trochę szczęścia. Trochę szczęścia z tego wszystkiego. Zombie. No dzisiejszy materiał myślę, że jest takim szybkim, jak ja będę tą szybką walkę wykonywał, to może rzeczywiście nie być źle. Przy okazji się wyekspimy. Ekspercka brama, why not? Teraz jest już dobra, silna. I okej, idziemy dalej. Tej many to ja nie wiem, czy ja tracę, może będę brał sobie. Ja liczę, że on będzie miał tutaj krótszy ruch, bo... No i w cholerę to. I znów mnie pokonał. Ale to już wszyscy przewidywali, że tak właśnie będzie. Gdzie jest 12?
Gdzie jest moja dwunastka? Tu jest. Kurczę, no ale kusi mnie wziąć to. Może jak zrobię tak i nie będę brał tych tam, tylko skrzynki wezmę. Wiecie, no spróbujemy, bo mi zależy na tym toporku całym. Chodź tutaj. Może olej ich i idziemy po prostu, uciekamy. Jak on znów zrobi taki ruch, to będę trochę do przodu, bo on też ma jednak niestety ten ruch dość dobry. No on teraz znów tak idzie, o jakby czuł po prostu nasz ślad. Oj, Godryku, Godryku, za dobry jesteś. Dobra, idziemy tędy. Ja liczę, że on rzeczywiście może mieć tu krótszy ten ruch, wrota demonów. Mogę je kupić, ale nie wszystkie, mogę tylko kilka mogłem kupić, ale nawet oni się mogą przydać na przyszłość. Oj. No i on idzie za nami. No po prostu teraz znów sobie zapiszę, on jest strasznie blisko, nie wiem czy ja mógłbym zrobić, żeby odległość między nim a mną była zdecydowanie dalsza. Nie mam pojęcia, ale ja liczę, że on ma tutaj krótszy ruch, oby tak było i przyłączcie się do mnie, świetnie. Cerbery, wszystkie moje Cerbery. Tu już nikogo nie kupię, więc po prostu sobie idziemy. No proszę cię, mniej krótszy, no jakiś chyba ma krótszy ruch mi się zdaje, no bo oni mają, wiecie, po tym obcym terenie zawsze jest tak, że mają gorzej. Przydałoby się, żebym poznał jeszcze jakieś ciekawsze zdolność, która by mi to wszystko przyspieszyła. Dobra, piekielne ogary znowu. No czemu nie chcecie się przyłączyć? Zostaw, nie chcę z nimi. Albo ścigaj? Dobra, ścigaj. Mało stracę, no a punkty doświadczenia zawsze są. No tutaj to i tak nikogo nie zrekrutuję. A gdzie? Gdzie tam za mną? Idzie po prostej drodze, nie zna terenu, ale i tak mnie znajdzie. Dobrze, że ten jest jakiś szalony. Jest jeszcze jeden jasnobrązowy, nie wiem kto to będzie. Zapiszę sobie jeszcze raz stan na dwunastce mojej. I idziemy dalej. Może tu gdzieś będzie wyjście. Obym szedł w dobrym kierunku, no chyba tak, jak była cutscenka. Żywiołaki ognia. Nie wiem, czy ja chcę z nimi walczyć. Na razie tam bym chciał po prostu uciekać. Więc idziemy do przodu. Może ich olejemy. Nie wiem, jakimi oni są silnymi jednostkami tutaj. W trójce chyba żywiołaki ognia były dość silne, tak, bo one potem były... A nie, ognia nie, ognia słabe, bo to magmy były, ale one były w błyskawice, no jakoś tak. Wiecie co, zapiszę sobie i spróbuję z nimi zawalczyć, bo ja nie wiem, czy oni są silni. Tak z ciekawości po prostu. No ale dostaję kolejny poziom, więc się w sumie może przydać. Dobra, dajmy tą ekspercką bramę, weźmiemy sobie jeszcze tą. Hajs też możemy wziąć, bo to potem do rekrutowania zawsze. No i idziemy w dół. Upiory, no z upiorami, co to jest? Fort na wzgórze pozwala ulepszyć oddziały. No ale i tak tej kasy mam trochę mało, więc ulepszanie to tutaj średnio może mi się przydać. On idzie sobie, o jeszcze ten niech tu wejdzie, no, no super, o zbiera złoto, które zostawiłem. No i wycofał w sumie, okej. Okay. Tydzień chomika, zajebisty tydzień. Co, idziemy tutaj? Chodźmy tutaj. Gdzie ja mam iść? Czy to jest dobra droga? Czy ja wybrałem na pewno dobrą drogę? Czy to była jakaś inna? Chyba nie. Ale trochę się oddaliliśmy od Godryka. Chociaż troszeczkę. Zawsze coś. O, o, nie. Czemu się nie skusisz? Mogłeś się skusić na złoto. Mogłeś sobie pozbierać złota trochę. Handlarz artefaktami. Co z tego, że tu jest tyle różnych ciekawych rzeczy? Smok widmowy, ale ja mogę przejść koło niego i mogę wyjść stąd. Tak, mogę wyjść stąd w końcu. Chyba z tego... O, co się dzieje? Kto to jest? Nasz sojusznik? Co to? Atakuje mnie ta szumowina Erazjan? Jego rogaci idioci? Może władca odkrył moją niezależność myśli. Oj. Co jest? Zwycięstwo! Wróg został pokonany. Ale wiecie co? Pokonałem go w szybkiej walce, ale ja sobie chcę powtórzyć, bo to jest taka walka, widzę, jakaś ważna. A ja lubię sobie rozgrywać tego typu batalie. Dlatego sobie po prostu tutaj tak to zostawimy. Nie wiem, czy też uważacie, że dobrze robię. Pewnie bym mniej stracił, bo zawsze komputer walczy tutaj dobrze, a ja jestem cały czas takim słabym gościem od tutaj jakiejkolwiek gry. No w ogóle jestem po tej stronie, lol, jakoś tak nigdy nie byłem. Czekajcie, może rzucimy ten czar gdzieś tutaj i zobaczymy jak to będzie działać, albo tutaj, pod ten. Też dobry pomysł.
Jak zobaczymy, jak ta brama w ogóle działa, bo teraz ona jest już u mnie na wysokim poziomie, więc może się przydać. Może się rzeczywiście przydać. Dobra, weź rzuć teraz gdzieś może... Oni mają... On ma... Ja, arcydiabły, jasna cholera. Który poziom? Szósty. Ja? Siódmy. Chociaż od tego jestem silniejszy, fajnie wiedzieć. Mógłbym ich już załatwić, ale mógłbym też... spróbować zaatakować od razu, mocno. Nie czekając na ruch rywala i... rozumiem, że ja wtedy zaatakuję dwie jednostki. Zobaczymy, powinienem zaatakować też te arcydiabły. No, tak, arcydiabły leżą i oni też, super. Już oddamy im, więc dobrze. W ogóle fajnie, że daliście mi radę odnośnie tego, że kontratak jest tylko jeden w trakcie rundy może być, to jest dość logiczne. A ja o tym tak średnio wiedziałem. Dobra, trzeba ich osłabić. Trzeba ich osłabić, co prawda osłabiam ich tak, że nikogo nie zabiorę. Ale szkoda. No, tych zaatakowali w sumie logiczne. O, znów tych. Dobra, użyjemy teraz jakiegoś czaru, gradu meteorów tutaj może być. A jakbym użył jakoś... O, zobaczcie, mogę wszystkich trafić. Jest good. Jest dobrze. Atakuj. Oj, oni też niestety atakują i też zabierają sporo. O, ale tu się ogary pojawiły. Fajnie wiedzieć. Dobra, fajna sprawa. Dobra, ruszymy się trochę bliżej. Wolałbym tu jednak spróbować tak... Czy mogłem ich zaatakować? Lol, czemu ja tego nie zrobiłem? A, dobra, ty możesz już rzucić kolejne to. Może też rzuć tutaj gdzieś. Zablokujemy im możliwość tutaj jakichś porządnych ruchów. Uj, ale strasznie mało ich jest, no ale w sumie czterech to mi nie zostało, więc czegoś tutaj spodziewam. Idźcie tutaj, jako, żeby być jako mięso armatnie. Czekajcie, zaatakujemy tak. Powinni znów tutaj chyba przeciwnik też oberwać. No, zobaczymy, jak to zadziała. Nie, tylko ci, bo tak się inaczej ustawiłem. Więc w sumie okej. Mogło tak rzeczywiście to być. Co, strzel do tych, oni strzelają. Ten już nie żyje, więc jest spoko, jest git. Atakuj tych. No, wy już tu nie musicie wykonywać ruchu. Oj, dwa straciłem kolejne. Tu biją sukuby moje piekielne ogary. Kto ma teraz? A teraz one mają, one i tak się zaraz pewnie wycofają. One jakoś tak znikały, już to zdążyłem zauważyć. I teraz które piekielne ogary mają rundę T? No to atakujcie. Pozwólcie się, o, raczej się pozwolicie pobić niestety. Którzy teraz? Te cztery. Tak, zginiecie, ale przynajmniej coś się dzieje. Okej, no dobra, no to likwidujemy już tych, a może nie likwidujemy, oby... O kurde, szyją, szkoda. Szkoda, szkoda. Ci zbyt blisko nie podchodzą niestety. Co to daje? Zmniejsza jego zdolność? Nie, no bym wolał tutaj gdzieś podejść, żebyście atakowali, no ale będzie ciężko. Atakuj tych, żeby mi czasem nie zabrali jednego czarciego lorda. Ciekaw jestem, co jeszcze w tej misji będę musiał wykonać. Oni tak by zniknęli, więc spoko. No, a czemu nie umiesz zaatakować porządnie? Ale już w sumie, a dobra, bo on już oddał raz, więc nie może tutaj znowu. No to bijemy, bijemy przeciwników. O, tam się pojawili kolejni, więc wy już sobie odpuśćcie rundę. Kurwa, i tak już nie mam co zabrać, wy już stójcie, bo i tak nic nie zrobicie. Teraz ci niech zaatakują tych. Dobra, to jest koniec walki. Straciłem pewnie więcej niż wtedy. Jak mówię, jakbym walczył... walczyłbym komputer, a nie ja. Ale z takimi stratami można się pogodzić. Dobra, to już będzie koniec zaraz. Oj, jeszcze mi w niego atakują. Chamstwo. Dobra, już chyba powinienem ich zlikwidować, co nie? Tak jest. Wygram tą walkę mimo wszystko samemu. I to się liczy, że samemu się wygrywa takie walki. No chyba były, nie wiem, aż sobie potem na nagraniu sprawdzę, jakie byłyby straty, jak komputer grał, a jakie jak ja. No, tak uważam, że nie jest źle. Okej. Co ja dam sobie? Machiny wojenne, ponoć to też warto dać. Albo wyższa magia zniszczenia na razie. Piekielny ogień, stworzenia znajdujące się pod kontrolą demonów mają 30% szans na zadanie w trakcie ataku dodatkowych obrażeń od ognia. Wielkość obrażeń zależy od liczby stworzeń tworzących zgrupowanie i mocy bohatera. Piekielny ogień czerpie manę od lorda demonów. Fajnie wiedzieć, pochłonięcie ciał. Lord demonów otrzymuje specjalną zdolność bojową pozwalającą mu pochłaniać ciała zabitych stworzeń w celu uzyskania many. Pochłonięte ciała znikają z pola bitwy. Ja dam na razie sobie może... Czekajcie, zwiększa zostaje. Dobra, damy sobie te machiny wojenne, żeby już to mieć. Zainwestujmy w to. Zatem, kwiczący impie, omówmy szczegóły twojej śmierci. Powiedz mi, czemu zostałeś tu przysłany, a będzie ona szybka. Inaczej oddam cię diarze.
A wtedy twój zgon będzie cudownie powolny. Proszę, Erazjal, odmów Agraelowi. Nie! Ja... kazano mi zdobyć dwie rzeczy. Jedną z nich jest artefakt, którego Nikolaj używał podczas bitwy. Serce gryfa. Drugą jest... twoja głowa! Moja głowa? Dlaczego? Władca demonów wie, że jestem lojalny. Kłamiesz! Zdradziłeś go i on o tym wie. Kabelet będzie mnie chronić. Będzie... Tak, będzie. Dalej, proszę, mów. Wydawaj mi rozkazy. Po prostu to kocham. Panie! Panie! Nie to miałem na myśli! Zawiodłeś. Przegrywasz. Płacisz. Wiem o tobie i twoich ambicjach. Jesteś silny, ale ja jestem cierpliwy. Jesteś następny. Wow, czyli to był władca demonów, czyli on się nazywa Kabelet, z tego co zrozumiałem, okej. W ogóle mamy szczęście, w to warto bardzo inwestować i to oczywiście trzeba dać sobie, dajemy szczęście oczywiście. No i udało nam się ukończyć tą misję w jednym odcinku, więc nie jest źle, ruszajmy do kolejnej. Agraelem musi pokonać lorda demonów Vejera, który został przesłany przez władcę demonów. Lorda przez władcę, no spoko, by przejąć serce gryfa. Widmowe zastępy, sukubusy czy złoto. Widmowe. Kopiuje wybrany sojuszniczy oddział, kopia posiada takie same cechy jak oryginał. Ktoś mi pisał, że warto widmowe zastępy dać, potem ktoś napisał, że tego się i tak człowiek uczy. Może dam sobie sukubusy. Dobra, dajmy sobie je. Czemu nie? Po prostu wybierzmy to. Co to za zdrada, o której mówił Raziel? Czyż nie jesteś jednym z najpotężniejszych agentów Władcy Demonów? Wytłumaczę ci później. Teraz nie czas na rozmowy. Teraz jest czas na ucieczkę. Nie! On wie, że przebywam z tobą, więc cień twojej zdrady kładzie się i na mnie. Ryzykuję przez ciebie życie, Agraelu, więc mam prawo dowiedzieć się wszystkiego natychmiast! Jak sobie życzysz? Coś się zdarzyło, gdy przybywałem jako tajny agent na ziemiach Imperium. Sprawiło, że zacząłem zadawać sobie pytania na temat planów Kabeleta. Kwestionujesz plany władcy? Jak możesz nawet o tym myśleć? Nie tylko myśleć, ale i wprowadzić w czyn. Teraz on już o tym wie i... Skąd on wie? Kto mnie szpiegował? Teraz nie ma to najmniejszego znaczenia. Czekaj, mówił coś o twoich ambicjach. Chcesz zająć jego miejsce, prawda? Rządzić Wszeok zamiast niego to szaleństwo. A cóż, nie powinienem tak łatwo zdradzać swoich planów, ale... Jeśli ktokolwiek byłby w stanie to zrobić, to właśnie ty. I zapamiętasz, kto ci pomógł w chwili potrzeby, prawda? A więc jaki jest następny etap, panie? A może powinnam raczej powiedzieć, władco? Następnym etapem jest zdobycie serca gryfa. Widziałaś ten artefakt w akcji? Tak! Musimy go mieć! Wiem, gdzie go przechowują. W mauzoleum królów Imperium, w holu bohaterów. Znajduje się ono w centrum Imperium. Jest dobrze bronione. A więc czeka nas mnóstwo zabijania. A jakie są złe wieści? Wiesz, Biaro. Jestem zadowolony, że jesteś moim sprzymierzeńcem, a nie wrogiem. Aha. Dobra. Ja tutaj już dzisiejszej misji nie będę zaczynał, co to w ogóle jest. Vejer. A, i my się pewnie ścigamy tutaj, tak? Do Stefana, który ma dość... no taką nawet armię, jak ma Archaniołów, więc nie jest słaby. Rozumiem, że na tym to polega, możecie mi napisać. W ogóle słuchajcie, kochani, ten materiał, który teraz nagrałem, właśnie ten, opublikuje się prawdopodobnie albo w czwartek,
albo w piątek, jeszcze nie wiem. I jest to ten materiał i będzie przerwa. Sobota, niedziela na pewno nie będzie żadnego materiału, ponieważ nie mam jak go nagrać. Kolejny dopiero w kolejnym tygodniu, więc w poniedziałek, wtorek, jakoś tak. W każdym razie więc piszcie mi rady na tą misję, na czym ona polega, jak mam robić, co robić, żeby to ją szybko wykonać. No ale to tyle na dzisiaj. Tak więc podobało się, zostawcie lajka, skomentujcie, zasubskrybujcie. Mam nadzieję, że widzimy się, że jak mówię, za kilka dni. Ale to tyle na dzisiaj. Cześć i czołem i na razie.